Cześć dzieciaki, to ja, wasza lekarka bajkopisarka i wróżka Zuzia. Razem z wróżką Zuzią i moją wspaniałą pomocnicą Hanią dzisiaj opowiemy wam kolejną medyczną bajkę. Ostatnio powiedziałam, że dzisiaj będziemy rozmawiać o trójkącie, który macie w brzuchu. Najpierw pokażę wam trzy figury. I spróbujcie zgadnąć, która z tych figur to trójkąt. Uwaga! Tak, bardzo dobrze. Ta figura to trójkąt. I podobny trójkąt macie w brzuchu. Teraz popatrzcie, pokażę wam na przykład chłopca albo dziewczynkę, w którym miejscu jego brzuszka znajduje się ten wyjątkowy trójkąt. I teraz pytanie, czy ktoś z was wie, jak ten narząd przypominający trójkąt się nazywa? Hania, wiesz, o czym mówię? Nie. Okej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wątrobie. Po co w ogóle nam jest ta wątroba? Wątroba znajduje się w brzuchu. A co trafia do naszego brzuszka? Hania, wiesz? Nie. Jedzonko. Tak? Jak jecie coś, to jedzonko trafia do brzucha. A po co my jemy? I po co jest to jedzonko dzieciom potrzebne? Podpowiem. Jemy po to, aby urosnąć. Mówię tutaj o dzieciach. I jemy po to, żeby mieć energię, żeby móc biegać, skakać i bawić się. I do tego właśnie potrzebna jest nam wątroba. Pokażę wam, jak wygląda wątroba w brzuszku. Teraz ją wyciągniemy i sobie zobaczycie. Wątroba przypomina taki trójkącik i ma jeszcze jedną ciekawą rzecz. Taki balonik. Ten balonik to pęcherzyk żółciowy. Pęcherzyk żółciowy zawiera żółć, czyli jeżeli jecie kanapkę z masłem, to to masełko będzie rozłożone właśnie dzięki tej żółci. Czyli wszystkie tłuste rzeczy, które jecie, są rozdrabniane przy pomocy żółci. I można powiedzieć, że wątroba to jest taki pan dyrektor albo pani dyrektorka. Jak chodzicie do przedszkola albo do szkoły, to wiecie, że jest w szkole albo w przedszkolu dyrektor. I dyrektor mówi, jak wszystko ma wyglądać. I właśnie tak działa wątroba. Czyli wszystkie ważne rzeczy, które zjecie, przez krew, jak już są strawione, dostają się do wątroby. I dzięki temu na przykład wątroba mówi, białka pójdą, żeby zbudować mięśnie, a cukier sprawi, że dzieci będą miały dużo siły do biegania. A strawione tłuszcze zostają wysyłane do tego, aby budować tkankę podskórną, czyli tkankę tłuszczową. Dlaczego? Żeby było wam ciepło i żebyście mieli magazyn energii w razie braku dostępu do cukru. Wątroba to też taka skrzynia skarbów. W tej skrzyni skarbów możecie znaleźć bardzo ważne witaminy, witaminy A, D, K i E. I wątroba pełni jeszcze jedną ważną rolę. Teraz pytanie, Hania, do ciebie. Jak czasami się skaleczymy albo zatniemy, to co się dzieje? Leci krew. Tak. I czy ta krew leci przez cały czas, czy w końcu przestaje lecieć? Przestaje. Tak. I to właśnie w dużym uproszczeniu dzięki wątrobie. Wątroba dba o to, żeby nasza krew po jakimś czasie była taka bardziej, można powiedzieć, klejąca, żeby utworzył się strupek na ranie. To wszystko dzięki tej dyrektorce w naszym brzuchu. Wątroba jest bardzo, bardzo mądra. I na przykład, kiedy jecie jakieś lekarstwa, to wątroba dba o to, żeby te lekarstwa odpowiednio zadziałały, a to, co nie jest potrzebne, żeby zostało tak jakby przefiltrowane. Ale czasami jest tak, że wątroba się trochę smuci.
Wątroba się troszkę smuci, kiedy dostarczamy jej za dużo jedzonka. I tego jedzonka jest już tak dużo, że wątroba nie ma gdzie wysłać tego jedzenia, więc zostawia je w sobie. I wtedy wątroba robi się coraz większa, coraz cięższa i coraz trudniej pracować. Co, Zuziu? A, Zuzia mi powiedziała, żebym przekazała, że jeżeli chcecie dbać o swoje brzuszki, to należy zdrowo jeść, żeby wasza dyrektorka w brzuchu albo pan dyrektor mogła prawidłowo działać. Kończymy na dzisiaj. To był bardzo trudny temat. Jeżeli wytrwaliście do końca, to znaczy, że jesteście super mądrymi bohaterami. Do zobaczenia w następnym odcinku.